Spotkanie online zamiast osobistej wizyty w zakładzie ubezpieczeń społecznych wybrało już ponad 325 tysięcy osób. Z pracownikiem ZUS można porozmawiać online bez konieczności odwiedzenia placówki. Wystarczy zarezerwować wizytę i nawiązać połączenie. Wcześniej było tak, że tylko ci klienci, którzy mieli swoje konto na platformie internetowej Puezus, mogli zarezerwować wizytę w ZUS na określony dzień i godzinę. Dzisiaj można także zatelefonować i umówić się na spotkanie. Osoby, które chcą zarezerwować e-wizytę, powinny wejść na stronę www.zus.pl, odszukać zakładkę e-wizyta i kliknąć link Umów się na e-wizytę. Dalej klient jest już prowadzony przez interfejs witryny. My jesteśmy jednym z najlepiej zinformatyzowanych urzędów w całej Polsce, dlatego już od wielu lat zachęcamy do tego, żeby zamiast do nas przychodzić, umówić się na e wizytę. Ma ona taką samą wartość jak bezpośrednia wizyta w ZUS. Ważne w tej sprawie jest to, że aby skorzystać z e wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do internetu i sprzęt wyposażony w kamerę i mikrofon, np. smartfon, tablet czy komputer. Prawie 70 tysięcy konsultacji w sieci dotyczy emerytur i rent. 63 tysiące rozmów to te związane z prowadzeniem firm, a ponad 60 tysięcy spotkań w sieci związanych było ze zwolnieniami lekarskimi i zasiłkami. Z e wizyty mogą również skorzystać osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które są uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych. Usługa dostępna jest też w języku migowym. W czasie wizyty można także założyć konto na naszej platformie internetowej, i wtedy większość swoich spraw załatwiać właśnie w sieci. Z takiej możliwości skorzystało już prawie 60 tysięcy naszych klientów. ZUS pomyślał także o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z konsultacji online w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego.